Czytanie z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić. Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Nie wiem, czy Szczepan był bezpośrednim uczniem Jezusa, czy apostołów. Tej lekcji nie odrobiłem. Jedno jest pewne. Był tak jak my. W jakimś momencie jego życia usiadł tak jak my i słuchał. I słuchał, co ten nauczyciel, ten, który gada kazania, ma do powiedzenia. I słuchał. I słyszał. To samo, co my. Te same słowa Ewangelii, które my dzisiaj słyszymy, on słuchał. Żuł gdzieś w głowie. Coś mu nie pasowało, coś mu pasowało, coś mu się sklejało, coś nie. Myślę, że działo się w nim to samo, co się dzieje z nami. I zobaczcie, co się dzieje z nami, kiedy tak naprawdę na serio słuchamy Ewangelii. W pewnym momencie oczy się otwierają i zaczynamy inaczej patrzeć. Na przykład lekarz inaczej patrzy na swoich pacjentów. Inaczej zaczynamy patrzeć na tych bezdomnych, którzy wyciągają ręce po pieniądze. Zaczynamy inaczej patrzeć na żonę, która na mnie krzyczy, na moje niesforne dzieci, na moich rodziców, którzy mi zakazy, nakazy wstawiają. Zaczynamy inaczej patrzeć na pieniądze, które mamy. Jakoś tak stają się nie najważniejsze w życiu. I w pewnym momencie, tak jak Szczepan, który patrzy i mówi, on ma wokół siebie wrogów, on ma wokół siebie tłumy zgrzytające zębami, zaciśnięte pięści. On ma wokół siebie ludzi, którzy za chwilę się na niego rzucą. I on mówi, widzę niebo. On ma wokół siebie falę nienawiści. On mówi, widzę niebo. Mało tego, on ma wokół siebie wrogów, którzy za chwilę go rozerwą na strzępy. On mówi, widzę Jezusa. Zobaczcie, jak my zaczynamy słuchać Słowa Bożego, to w tym pijaku, który wrzeszczy i krzyczy, w tym narkomanie, który wyje, który chce mi wpakować nóż w serce, mówimy, widzę Jezusa. W tym, który na mnie krzyczy, mówię, widzę Jezusa. Wszystko, co powinien robić chrześcijanin, to słuchać słowa. To wsłuchiwać się w to słowo, które przynosi mu Kościół każdego dnia, bo ono niesie pewnego rodzaju odpowiedź. Ono mnie stwarza na nowo. I kiedy na Szczepana zaczynają spadać kamienie, kiedy on nagle zaczyna nie widzieć na jedno na oko, na jedno, drugie, bo go, jak kamień ci przywali w oko, no to przestajesz widzieć. Jak ci kamień przywali w głowę, to przestajesz w pewnym momencie, robi się to i takie, wiecie, nie? Człowiek przestaje w pewnym momencie słyszeć. I co on wtedy robi, kiedy te kamienie na niego spadają? On mówi, Ojcze, nie policz im tego grzechu. W momencie, w którym na chrześcijanina spadają największe cierpienia, którym jest zmiażdżony, wtedy wydaje owoc. Właśnie wtedy. Właśnie wtedy się staje chrześcijaninem. Wiecie, kiedy mąż jest w stanie pokazać
własnej żonie, że ją kocha. Wtedy jak się dowie, że ona go zdradziła, i przebacza. Właśnie wtedy. Mój tata mi pokazał, że mnie kocha. Wiecie w jaki sposób? Jak wyszedłem o godzinie 9 wieczorem, o 21, on się mnie pyta, kiedy wrócisz? A ja mówię, jak będę? Chamstwo. I o 5 rano się spotkaliśmy na progu. On wychodził do pracy. I powiedział jedno słowo. Czekałem. I to było wszystko. Właśnie wtedy, kiedy kamienie na niego spadły, pokazał, że kocha. Wydał owoc. Nie bój się cierpienia. Ono przyjdzie, prędzej czy później. Przyjdzie na każdego z nas. Czy bogaty, czy biedny, wykształcony, czy niewykształcony, czy ksiądz, na każdego przyjdzie. Ale jedno cię może przygotować do cierpienia. Relacja z Jezusem. Tylko i wyłącznie. Relacja z Jezusem sprawi, że będziesz widzieć niebo otwarte. Że będziesz widzieć w agresji drugiego człowieka dotyk Boga. Że będziesz widzieć w chorobie, która miażdży twoją rodzinę i ciebie, świętą historię. Relacja z Jezusem ciebie ocali i pokaże ci niebo. Żeby mieć relację z Jezusem, chrześcijanie robili tylko jedno. Słuchali słowa. Wsłuchiwali się. I zobaczcie, że ja o tym mówił ojciec Edward na pasterce. My dzisiaj mamy wybór. Albo zdrowie, albo słowo. Dzisiaj mamy zmaganie. Ten COVID-19 nam dzisiaj kościoły pozamykał. Ten COVID-19 nam dzisiaj strach wprowadził w serce. Ja naprawdę głęboko rozumiem tych wszystkich ludzi, którzy się boją. Dlatego właśnie cudowną rzecz nam Bóg dał. Te wszystkie internety i inne rzeczy, że ciągle możemy słuchać słowa. Ludzie mówią, nie mogę przyjąć Komunii Świętej. Nie bój się. Pamiętasz, co mówi Boże Narodzenie? Słowo stało się ciałem. Słowo. Kiedy słuchasz Słowa Bożego, przychodzi Jezus Chrystus. Wtedy się dokonuje Komunia Święta. Święta wspólnota. I to jest dobra nowina dla wszystkich ludzi, którzy trwają w grzechu ciężkim, tych wszystkich ludzi, którzy żyją w związkach niesakramentalnych. Wy też przyjmujecie Słowo, przyjmujecie Komunię Świętą, przyjmujecie Jezusa Chrystusa. Wystarczy, że słuchacie Słowa. Wystarczy, że się wsłuchujecie w Ewangelię i ono wydaje owoc. Znam taką historię, się wydarzyła w latach 90. w Hiszpanii. Był sobie taki cygan, który posyłał na żebry kilkoro swoich dzieci z gołymi tyłkami, dosłownie. Bo w ten sposób wzbudzały litość. W ten sposób mógł więcej kasy wyciągać. A on sobie leżał całymi dniami. Rzecz miała miejsce w Madrycie. I zjawił się obok niego jeden człowiek, który zamieszkał tam w tej dzielnicy, w tych slumsach. I on każdego dnia otwierał Ewangelię i ją po prostu czytał. A ten cygan taki znużony życiem, alkoholik, dla którego jego dzieci z gołymi tyłkami pracowały, on tego wszystkiego tylko słuchał. Nic więcej, żadnego pouczania, żadnego moralizatorstwa, nic więcej. Tylko słuchał. Minęło parę lat i w pewnym momencie ten cygan powiedział, jest czas, żeby moje dzieci poszły do szkoły. On sam poszedł do pracy. Nagle zobaczył Jezusa w swoich dzieciach.
Bracia i siostry, my wtedy wydamy owoc, kiedy przyjdzie cierpienie. Właśnie wtedy. Wtedy, kiedy spadną na nas kamienie, wtedy Słowo nam otworzy oczy. Bóg czasami celowo będzie dawał tobie cierpienie. Po co? Żebyś mógł, mogła zaowocować, żebyś mógł przynieść owoc, żebyś mógł pokazać pewnego rodzaju radykalną postawę. Tylko, że to się nie dokona twoimi siłami. Myślicie, że Szczepan zaplanował swoją śmierć męczeńską w życiu. On poszedł pogadać z tymi faryzeuszami. Oni mu zarzucali, on poszedł im odpowiedzieć. Nie zaplanował tego. Bóg sam przygotowuje czas naszego nawrócenia. Sam przygotowuje ten moment. On co sam zrobi. I nie bój się. Wszystko, co masz robić, wszystko, tylko i wyłącznie słuchać tego słowa. Ale uwaga! Ewangelia to nie jest tylko Biblia. To nie jest tylko Pismo Święte. Pismo Święte jest niezbędne, żeby odczytać słowo. A tym słowem jest twoja żona, która ci mówi, nie wiem, Marian, nie pij. Przesadzasz. Tym słowem jest twoja żona, która ci mówi, nie krzycz. Tym Słowem Bożym są twoje dzieci, które czekają, że dasz im czas. Tym Słowem jest twój mąż, który ci mówi, nie gęgaj, nie narzekaj, dość, mam już dość, daj odpocząć. Zostaw, niech to gniazdko jest trochę brudne, rozwalone, możemy mieć stare, szare panele, zostaw. Tym Słowem Bożym może być ksiądz, którego zobaczy, że jest pijany, że jest pogubiony, że jest złamany przez życie. I powiesz, gorszy mnie taki kościół. To jest Słowo Boże, które cię zaprasza, żebyś przeszedł w kościele ponad tym, co ludzkie, ponad tym i zobaczył tam Jezusa, który przychodzi w brudzie. On się tu w brudzie narodził, w czymś takim. Tym słowem może być wszystko. I my potrzebujemy jakby Biblii, żeby odszyfrować to, co nam niesie Słowo Boże, którą jest nasza historia. My się nie musimy bać męczeństwa, cierpienia. Prawdopodobnie dla Kościoła idą trudne czasy. Prawdopodobnie dla Kościoła idą takie czasy, że będzie nas mało, że będziemy prześladowani, być może. Kto wie? Tylko, że my się nie musimy do tego przygotowywać specjalnie. Nie jesteśmy jak zielone berety, nie wiem. Musimy coś tam ćwiczyć. Wszystko, czego potrzebujemy, powtarzam raz jeszcze, słuchać tego słowa. Gromadzić się na liturgii taka jak ta. Dotykać Jezusa. A Słowo samo stanie się ciałem w nas. Zobaczysz. Odpowiedz Bogu gotowością. Odpowiedz Mu czuwaniem. Odpowiedz Mu... Bądź jak żebrak. Prawdopodobnie pierwsi chrześcijanie tak na siebie patrzyli. Jak na żebraków. Panie, od Twojego słowa zależy całe moje życie. Od tego, czy ty dzisiaj otworzysz usta i coś powiesz, zależy, czy ja dzisiaj będę miał depresję. Czy dzisiaj będę pił, czy dzisiaj krzyknę, wrzasnę na moją żonę, czy dzisiaj kogoś zdepczę. Czy dzisiaj będę dobry dla moich pacjentów, dobry dla moich klientów. Czy ja dzisiaj będę dobry w konfesjonale, od tego zależy, czy Bóg coś do mnie rano powie. Od tego zależy moje życie. Musisz być jak biedaczek. Musisz być jak nędzarz. Zobaczcie, bezdomny od bezdomnego. Bezdomny ma tak, że od ciebie zależy jego życie. Albo dasz 5 zł, albo nie dasz 5 zł. Jak nie dasz, umrę. Jak nie dasz, będę głodny. Jak nie dasz, będzie mi zimno. Jak nie dasz, będę miał objawy abstynencyjne. Będę miał delirkę, będzie mnie trzęsło.
Tacy są chrześcijanie. Panie, jak nie dasz, to biada mi. W ten sposób jesteśmy gotowi. Wtedy, kiedy jesteśmy biedaczkami, jesteśmy jak Szczepan. I jak Szczepan wydamy niesamowite owoce. Zobaczcie, czym się kończy ta opowieść o Szczepanie. Że był młodzieniec, Szaweł, u który szaty składali u jego stóp, jak tego kamienowali. Był świadek. Był młodzieńcem, czyli człowiekiem niewyrobionym duchowo. I on wtedy, jak słyszał: Ojcze, przebacz im, nie poczytaj im tego gniewu. To jest to światło, które go później oślepiło gdzieś tam pod Damaszkiem. Szaweł stał się apostołem narodów, Pawłem. To, że on zobaczył, że drugi człowiek kocha swoich wrogów, nieprzyjaciół, chamów, zabójców. To jest światło, które oślepia. Pokaż swojej teściowej, że ją kochasz. Zobaczysz, będzie oślepiona. Pokaż drugiemu człowiekowi, że nim nie gardzisz. Będzie oślepiony. Będzie powalony. Nie będzie wiedział, co ma zrobić. Powiedz drugiemu człowiekowi, że go szanujesz, że go prosisz o przebaczenie. Zobaczysz, oślepisz, zamkniesz, nie będzie wiedział, co mówić. Powiedz mu, że nie jesteś lepszy od niego. Wcale. Bez oczekiwań, bez jakichkolwiek roszczeń. Oślepisz, złamiesz. Tylko błagam cię, nie rób tego na siłę. Nie rób tego, bo ksiądz powiedział. Zrób to, jeżeli usłyszysz takie słowo od Boga. Jeżeli poczujesz, że to słowo padło w twoje serce. Dopiero wtedy będziesz gotowy zaowocować. To się musi dokonać jakby trochę spontanicznie, trochę delikatnie. Tak działa Bóg. Zapraszam cię, abyś w tej krótkiej ciszy teraz zatęsknił za słowem Boga. Abyś wyraził Bogu swoją gotowość. Powiedz mu, niechaj słowo stanie się ciałem. Amen.